nazywa się przeszywanica. I on ma za zadanie wytłumienie wszystkich ciosów, które otrzymuje wojownik. Na taki kaftan często zakładam kolczugę, taką jak mam ja na przykład, która z kolei doskonale chroniła przed cięciami. I w takim wariancie, jak są ubrani tutaj właśnie panowie, oni mają, to jest taki wariant typowo wojownika walczącego na piechotę. Czyli taką właśnie formację, taka formacja na przykład walczyła przy szturmach zamku, tutaj po bronie. Podstawowa właśnie jednostka, którą można spotkać na polu bitwy. Mają bardzo analogiczne uzbrojenie co do większości, aczkolwiek różnią się przede wszystkim hełmami. Kolega tutaj po prawej ma hełm typu normańskiego, a kolega po lewej kapalin, który jest typowym hełmem zimportowanym tutaj na nasze tereny z Niemiec. A teraz możemy obejrzeć jeszcze, jak wyglądają takie pojedynki. Pierwszego trafienia.